Niedawno do naszej redakcji przyszedł mieszkaniec zbulwersowany bezmyślnym niszczeniem gniazd lęgowych jaskółki Oknówki. Miejscem barbarzyńskiego niszczenia gniazd był budynek przy ulicy Krzywej, gdzie ptaki te zakładają gniazda od wielu lat. No wczoraj jadąc na działkę byłem świadkiem moim zdaniem barbarzyństwa, bo to inaczej trudno określić. Pod tym budynkiem, pod dachem były no, kilkanaście, nie wiem ile, ale co najmniej kilkanaście gniazd jaskółczych i mieszkaniec tego domu, nie wiem czy to właściciel, czy kto, kim on tam jest, po prostu tyczką zrzucał te gniazda, poniszczył wszystkie te gniazda. Także jaskółki, jak wracałem z działek, to całe stado jaskółek koło budynku fruwało, piszczało tylko i szukało miejsca, gdzie by usiąść, bo tam nawet nie było miejsca do tego, żeby się zaczepić. No, dzisiaj, jak widzieliśmy przejeżdżając, to też te jaskółki latają tam pod tym budynkiem, chyba próbują odbudować te swoje gniazda. Mhm. A teraz jest czas wylęgu, więc no, nie wiem, jak to tak można postąpić. Panie Stefanie, czy próbował pan rozmawiać z tym panem? Tak, zwróciłem uwagę temu panu. Mówię, pan, co pan robi? Przecież tego nie można robić. No ale coś odburknął i dalej swoje robił. Także ja no, nie miałem zamiaru się z nim jakoś tam szarpać. Odwiedziliśmy pod wskazanym adresem pana, który w ten naganny sposób rozprawiał się z jaskółkami, które zanieczyszczają jego dwa parapety okienne budulcem potrzebnym do ulepienia gniazd. Najgorsze w tym wszystkim jest to, iż ów pan nie widzi w likwidacji gniazd niczego złego i nie bardzo rozumie, o co właściwie no i chodzi. I potem będą co dzień srali tu mi ten, bo co roku jest. Tu wszędzie robią, a tu nie pozwala. Czyli tak, tych gniazd się pan pozbył, tak? Nie pozbył, tamte... bo tu nie było. Panie, no, nie? Po co pan no przecież widać, tak, proszę pana. Co widać? No przecież widać. Że robili, były. Ale podlepiłem i nie robi. No panie, dobrze. No ale niech pan... pan w cholerę, bo już mnie pan zaczyna denerwować. Niech się pan nie denerwuje, proszę pana. Bo jak można panu tłumaczyć i takim pseudoekologom, że nic nie robię, to nie, a zresztą to jest mój dom tak. I niech pan mi nie pieprzy. Ale nie? Ja, ale spokojnie, no. Proszę pana. Jakby... No bo pan mnie zaczyna już i wszyscy ja wiem, takie... ale spokojnie, no. No spokojnie. Proszę pana, ja spokojnie z panem rozmawiam, a pan no, denerwuje się. Niech się pan nie denerwuje, bo pan no. Mi wmawia jakieś papiery, zrób pan. Nie, no położył pan... Przyjemnie to? Przyjemnie. No i co? Ale by pan położył papiery no i wtedy papiery by pan wyrzucał, prawda? No i zamiast co? Strącać gniazda, a no. Jakie strącać gniazda? No a skąd nie to się ma wzięło? Żadnego gniazda. No teraz już nie ma. Ale nie pan, było. A to skąd to się wzięło? Bo lepią no. Ja im nie pozwalam. No nie rozumie pan. No rozumiem. No. Okres wiosenno-letni to czas, kiedy w wielu budynkach na terenie miasta przeprowadzone są prace remontowe i termoizolacyjne, na skutek czego każdego roku w tym okresie przyczyniamy się do śmierci tysięcy gołębi oraz znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową jeżyków zwyczajnych i jaskółek oknówek. Obowiązkiem każdego świadka łamania powyższych norm jest zgłoszenie zdarzenia w Urzędzie Miasta oraz powiadomienie policji z wnioskiem o ściganie sprawcy zgodnie z artykułem 127 ust.